To można powiedzieć całkiem poważnie, można powiedzieć odcinek specjalny. Odcinek specjalny i to drugi już specjalny na drugim kanale. Wszystko dzisiaj jest specjalne. I kolacja będzie specjalna. Kupiłem sobie makrele wędzone. Zrobię sobie na kanapki. I to jest dopiero przyjemna noc. Ale zacznijmy nie od jedzenia, a od gierki. Wędkarz, gierka podstawowa na tym kanale, jeżeli chodzi o połów ryby. I mogę wam dzisiaj pokazać, co w sumie nie bardzo byłem zadowolony, prawdę mówiąc, ale fakt faktem, że ja nie lubię zbyt długo się zastanawiać, jeżeli mam cierpieć na jakości. Karta 4080 i gra wędkarz. Gra wędkarz na karcie 4080 i na moim ulubionym monitorze, czyli format 21:9, czyli format ultra i piksele 3440x1440. Gierka na ultra w tym formacie, w zablokowanych oczywiście klatkach 60, bo jakbym nie zablokował, to klatek byłoby dużo, dużo więcej, a na YouTube, jak wiecie, to nie sprzyja. To wygląda teraz dopiero kosmicznie, tak, to wygląda teraz dopiero tak, jak być powinno. Ja zawsze mówię, gry, a szczególnie wędkarskie, tutaj jakość ma znaczenie generalnie i to zupełnie inaczej wygląda, ale fakt faktem, że jest to oparte o bardzo konkretne moce, aby to wyciągnąć. Gierka, która teraz dopiero może położyć mnie na łopatki wzrokowo? Może, bo tutaj niektóre fragmenty tego lasu, na przykład gdzie jesteśmy, to bije po oczach i wygląda to wprost nieziemsko. Teraz jak dodadzą jeszcze nową, fajną mapę, to naprawdę będzie mi się podobało. Karta 4080 daje tu oczywiście gigantycznego kopa i na tym moim głównym monitorze właśnie wygląda to nieziemsko. Nie jest to oczywiście jakiś jeszcze monitor z takiej jakiejś wysokiej półki, bo jak wiecie, go kupowałem jeszcze na starym kanale. On ma już chyba ze 2 lata. No, ale jest to dobry monitor, dobry jakościowy MSI-a. No i tutaj ten format, ta pikseloza robi to robotę. Jeszcze jakby tutaj ta gierka miała jakiegoś fajnego HDR-a, to w ogóle by to wyglądało wprost nieziemsko. Spójrzcie sobie, jak to wygląda niesamowicie właśnie na tej karcie 4080 na ultra. Oczywiście, jeżeli macie ochotę zobaczyć to w pełnej klasie, to proponuję zobaczyć za 2-3 dni, gdy niedźwiedzie przestaną drzeć mordę, że szukają oczywiście Krystyny i gdy film będzie już w pełnej klasie 4K. Ja dzisiaj dopiero narobiłem się przy PC-cie, bo to wiele jeszcze wymian przy okazji było, także wiele dzisiaj wam się nie nagram i nie będę dzisiaj wiele grał, ale to, co zamierzałem wam pokazać, to pokazałem. Oczywiście jakąś rybę, żeby była frajda, złapię, bo taki jest Stasiek. Jak przyjdzie nad wodę, to musi najpierw ciapnąć browara. To normalna sprawa. Wyjąć wędkę. To też jest normalna sprawa. Ale nie tą. Zdecydowanie mniejszą. Weźmy sobie tą. I zobaczyć, czy coś w wodzie pływa. To jest fakt faktem trochę też spora przynęta. Weźmy sobie jeszcze delikatniejszą wędkę. Proponuję z tą. Zobaczmy, co mamy tu założone. Przynęta taka. Jaka to jest przynęta? Rozmiar 5. Idealna. No to co? No to spróbuj. Zobacz rybę. Premierowo. Na karcie 4080 gra wędkarz. Oczywiście całkiem poważnie wam powiem, że już dzisiaj testuję sobie różne gierki na tej nowej karcie, na tym monitorze moim głównym, na ultra. Klatki muszę blokować, bo inaczej to klatek jest gigantycznie dużo. Wygląda to pięknie. No tutaj ta gierka, wędkarz. Wcześniej grałem na tym monitorze szerokim, ale musiałem grać na zaniżonych parametrach. Wysokie. I klatek ledwo wyrabiałem. Tutaj pierwszy rzut i od razu będzie problem. To normalna sprawa. Tak, taki jest życie. Także sobie testuję różne gierki, naprawdę wygląda to nieziemsko, ale to dopiero jutro, w sobotę, w niedzielę usiądę bardziej do tej gierki. Sprawdzałem Rezydenta, nie wszyscy was pewnie oglądają, ale niektórzy oglądają na kanale, innym robię Rezydenta część trzecią też na kanale przygodowym. Dzisiaj sprawdzałem, wygląda to te ustawienia, co wam pokażę na tym kanale. Teraz to dopiero będzie jazda, tam widziałem po prostu niesamowite, jak dałem to na ultra, jeszcze podniosłem to na skalowanie 150 do 170, bo na 200 też by dało radę, ale przy nagrywaniu gorzej. To aż zaczęły mi oczy odpadać, jak to wygląda. Teraz ryba jaka? No, super, no znają życie. Albo pstrok. On mnie też ostatnio często atakuje. Zawsze gdzie się pojawię, to no standardowo suma pójdzie pstrok. A na koniec szczupak, aby wędkę mi płonąć. To jest Krystyna,
znowu na nowej karcie, na karcie 4080 i trzyma suma 5 kg. To całkiem nieźle, jak przy pierwszym rzucie i od razu wziął. Ostatnio cały czas sumy zaczynają za mną chodzić i prawdę mówiąc, coraz więcej tych sumów udaje mi się złapać. Przyjrzyjcie się w ogóle też na to z tyłu, co widać tutaj, tą roślinność, te różne krzaczki. Ja oczywiście na tym kanale robiłem też Wam Red Dead Online, ale przestałem to robić, dlatego że gierka miała bugi ostatnio, włączała się i wyłączała, jak chciałem nagrywać. To były problem z wejściem, dlatego nie robiłem Wam na tym kanale. Przestałem to robić, ale to z tą gierką często są problemy. Tam dopiero będzie pokaz mocy, jeżeli chodzi o moc na tym monitorze jeszcze i na tej nowej karcie. Jest sum, bierzemy suma. Na jednej rybie oczywiście głupio skończyć. Generalnie zależało mi pokazać Wam, jak to wygląda wizualnie na ultra, na tym monitorze, właśnie na tej karcie 4080, ale jedna ryba to moim zdaniem za mało. Spróbujmy jeszcze jedną, ale chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio to, co widzę, łapiąc te sumy, że generalnie jak złapię tego suma w jednym miejscu takiego, to ciężko jest złapać mi drugiego w tym miejscu. Prawdopodobnie jeden informuje drugiego, że już go złapali, prawdopodobnie za chwilę będą go jedli, no i drugi już nie chce brać. No tak po prostu bywa. Ale zobaczmy, różnie to bywa. Przynęta to jest dobra, z haczykiem też odpowiednim, że kilka gatunków można na to złapać, także różnie też z tym bywa. Przyglądam się tutaj, muszę Wam powiedzieć, może nie na przynętę jak teraz koluję, a na te wszystkie te kwiatki, te takie zakamarki, bo naprawdę mi się to podoba. Tutaj na ultra w tym, no, robi to wrażenie i gdy to stabilnie chodzi, to ten kwiat tego wędkarza wygląda bajecznie. Tutaj jeszcze, jak dodadzą, mam nadzieję, że dodadzą jakieś bardziej, no, takie warunki pogodowe, żeby tu była jakaś fajna mgiełka, fajny deszczyk, jakieś takie zawirowania pogodowe, to wtedy już to w ogóle nieziemsko będzie wyglądać. To jest gierka bardzo ładna i tutaj właśnie jak się gra, nawet na Full HD, ale jeżeli gracie na ustawieniach przynajmniej jakichś wyższych, ta gierka pięknie wygląda, a czym wyższa rozdziałka i jak gracie na Ultra, nawet jak na Full HD, ale na Ultra gracie, to tak samo, no to też jest ładnie. Także w każdym razie, aby grać na Ultra na danym sprzęcie, na ewentualnie wysokie, także ta gierka naprawdę pięknie, pięknie wygląda. Widać, że ryba tutaj, tak jak mówiłem, jak generalnie złapię jednego suma, to drugiego w tym miejscu już mi się łapać nie udaje. Ale przejdę się kawałek jeszcze tym laskiem, bo tu akurat, tu gdzie jesteśmy, to jest taki jeden z piękniejszych terenów. To przypomina częściowo, tak bym powiedział, taką Nową Zelandię. Akurat słonko pięknie świeci. Ja jestem na singlu, chociaż ostatnio do mnie pisał gracz, chyba dzisiaj, albo wczoraj, dzisiaj chyba, że na multi podobno już jest naprawione i nocki tak nie ma. Zerknę, sprawdzę. Dzisiaj nie mam czasu już, bo jeszcze będę chciał jedną rzecz zrobić. Nie o to, nie to, że walczyć z tym niedźwiedziem, który niedaleko całkiem krzyczy. To durdy niedźwiedź i on zawsze krzyczy, ale będę chciał sprawdzić jeszcze inne sprawy. Spróbuję złapać jeszcze jedną rybkę, no bo przydałoby się jednak, żebyście dwie rybki zobaczyli, ale na razie szukam dogodnego miejsca. Idę sobie gdzieś tu. Idealnie, zauważyłem jakiś ruch w wodzie. Podejdę sobie elegancko tak. Przygotuję się, rzucę i może coś złapię. No i coś ich siedzi. Powiecie, pewno znowu sum. Chyba jednak nie. Teraz, no chyba, że jakiś mniejszy. Cholera go wie. Sumy mnie prześladują ostatnio. Chodzą za mną krok w krok. Tutaj niektóre rejony, jeszcze wschód słońca, to będzie wprost nieziemsko wyglądało. Sprawdzałem sobie również dzisiaj Ruska, chociaż ja mało w niego gram ostatnio. Chyba, że księgową zmienił, to wtedy będę więcej w niego grał. Także sprawdzałem sobie również Ruska na ultra, jeszcze skalowanie tam większe podciągnąłem, ile tylko się dało. Naprawdę wyglądało to pięknie. Rusek ma piękne miejscówki i na niektórych akwenach ślicznie to wprost wygląda. Mała ryba, ale w ostrej jakości. Jak chcecie zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda już tak w pełnej krasie, to jak mówię, tutaj trzeba sobie poczekać. To jest krótki film, to może być szybciej. Nie ma HDR-a, to może być szybciej, bo to jest krótki film. Ja za chwilę jeszcze jedną rybkę spróbuję złapać i uciekam. Mam jeszcze chęć na rezydenta dzisiaj, także raczej bak na szybkiego. Ale to krótki film, to może być szybciej. W pełnej klasie, jak już jest przerobiony, macie jakoś 4K.
to wtedy już najładniej widać, jak to wygląda. No dobrze, Kryśka kręci, kręci i kręci i może jeszcze jedną wykręci. Generalnie jak wziął mały szczupak, to jest ogromna szansa, że weźmie drugi mały szczupak albo weźmie jego tata, duży szczupak i spróbuje nam połamać wędkę albo zrobić z nami walkę życia, bo to dosyć delikatny zestaw, a dokładnie żyłka tu jest założona delikatniejsza. Chociaż dzisiaj w tym odcinku raczej spraw wędkarskich omawiać nie jest zamierzamy, a wygląd gierki bierzemy pod uwagę i tym się dzisiaj zajmujemy. Też głównie mi zależało na tym, bo wiem, że wszyscy też wiedzą, że właśnie można naprawdę... Faktem, że to jest nie bardzo opłacalne, to jest droga sprawa i to raczej lepiej złożyć na Full HD, ale żeby grać na dobrej jakości, bo jest to jednak też i kawał groszy. Czy ryba bierze też lepiej, jak jest nowa karta? Nie wiem, ale sprawdzę to jutro. Chyba raczej nie, mi się wydaje, że tutaj akurat znaczenia karta i procesor nie ma, chociaż może procesor, no bo nie mam najnowszego, to może procesor akurat ma znaczenie. Oczywiście, tak jak mówię, ryba jest! Do YouTube'a się blokuje klatki, także tutaj też nie ma pełnej mocy, no bo tu się blokuje klatki, bo nie ma sensu pokazywać większej ilości. Co to jest? Ty, myślałem, że diament! On taki wypasiony wychodził z tej wody, że dosłownie myślałem, że diament. No. Kuźwa, spanikowałem już jak cholera. No dobrze, tym pięknym widokiem, patrząc na tego pięknego basa, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. To dzisiaj było moim celem, tylko zaprezentowanie Wam takiego krótkiego filmiku na karcie mojej nowej 4080. Jest moc. Jest moc. To naprawdę spora. Tylko na ile czasu ona wystarczy? To jest dobre pytanie. Cześć, do następnego. Gdzieś nad wodą.